Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Polski Kolekcjoner i dzisiaj będziemy otwierać 5 zeszytek z serii T-Mobile Expressa i jak starczy nam czasu, to 5 zeszytek naklejek z serii UEFA Champions League 2013-2014, ale zaczniemy od kart. Otwieramy pierwszą zeszytkę. Mamy nawet dobrych piłkarzy, chociaż mogliby być lepsi, bo widać, że niektóre mi się powtarzają. Może w którymś odcinku pokażę album. Tu mamy gwiazdę. Odłóżmy sobie tu z boku. Druga zeszytka. Mamy Wisłę Kraków, Górnik Zabrze, Korona Kielce, Lech Poznań, Legia Warszawa oraz ulubieńca fanów Paweł Olwski. Czy chyba jakoś tak. I odkładamy. Tu. Kolejna zeszytka, już trzecia. Coś się jakoś tak ciężko otwierają. O, i nastarmy bramkarza. I mamy Godło Bielsko-Białej. To sobie otwórzmy. To sobie tutaj przerzućmy. Przedostatnia zeszytka. Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Wisła Kraków, Gwiazda. Ostatnio jest zeszytka, więc oby się nam trafiło coś dobrego, może jakiś top mistrz albo coś w stylu. Czytał nazwisk, bo to chyba raczej zbyt takie nudzące by było, ale mamy jedną gwiazdę i drugą gwiazdę, więc chyba nawet jest w miarę dobrze. Odkładamy. No i raczej nagranie może być, więc nie minęło dużo czasu, więc teraz będą zeszytki z naklejkami Champions League. Jak widać, to są naklejki tegoroczne, więc są te mniejsze i tu są dane danego piłkarza oraz jego portret i obok też takie różne tam z jakiegoś klubu, jak się nazywa. No i nie ma nic zbytnio takiego dobrego. Znajduje się w każdej zeszytce po 5 naklejek. Widać. Trzecia zeszytka. Mogłoby nam się trafić coś świecącego, dobrego, ale... Na razie nic nie widać, żeby się zapowiadało na coś dobrego. A, tutaj odkładam. O, widać, już jest coś świecącego. Od razu na początku. Mamy Godło FC Porto. Zbytnio nie znam tych wszystkich klubów, ale postaram się czytać, więc... I już ostatnia zeszytka. Powinno odkładać tam na bok, bo wszystko na kamerze widać, ale to trudno. Tak, 1, 2, 3, 4, 5. 5 naklejek. Jak widać. Dobrze, to już chyba było wszystko. Jest 5. Ogólnie mamy tyle naklejek. Jedno kodło. Kart trafiliśmy. Chwilę, zaraz pokażę. Tyle. W tym
dwie takie dobre karty kodło oraz ulubieńce fanów z Górnika Zabrze. A więc to na tyle będzie w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania, lajkowania, pisania komentarzy, czy Wam się podobało, czy nie. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.